Zwiastujemy wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Słowa anioła, wypowiedziane na polach betlejemskich do pasterzy, otworzyły nowy rozdział w dziejach ludzkości. Już przeszło 20 wieków, ta radość wypełnia serca tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, oczekiwanego Mesjasza, Syna Bożego. Jest to dla nas wielka i święta tajemnica. Dostrzegamy w nim Zbawiciela, który przyszedł, aby ukazać nam sens naszego życia. Thank you.
ojce, przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie.
mędrcy ofiarowali Ci złoto, a my cóż Ci ofiarujemy, maleńki Jezu nasz? Dajemy Ci, Panie Jezu, serca nasze czyste, pełne miłości które, i dobrych uczynków, które pełniliśmy w Adwencie. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, dajemy Ci dalsze obietnice naszego posłuszeństwa. Ofiarujemy Ci naszą pobożną modlitwę za wszystkich, których kochamy i za tych, których kochamy jeszcze za mało. Dajemy Ci także obietnice naszego posłuszeństwa rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Przyjmij też, Panie, obietnicę, że jak będzie nam smutno, popatrzymy na Ciebie i Tobie powierzymy trud naszych obowiązków, przykrości i smutku. Zamkniętych i poblokowanych miejsc, by wnieść
zanieść tam swoje cudowne światło. Ono pomoże nam zobaczyć w tych ciemnościach drogę wyjścia i wszechobecną, wspaniałą troskę Boga. W tę nadchodzącą, świętą noc miłości, noc przebaczenia, noc, kiedy Bóg się rodzi, moc truchleje, życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej dzieciny. Niech narodzone dzieciątko ześle wam łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego, a święta niech będą prawdziwym, duchowym, chrześcijańskim przeżyciem i spełnieniem nieustannego dążenia do pełni szczęścia. A nadchodzący nowy rok niechaj będzie nowym czasem, nowej, głębokiej, żarliwej i mocarnej wiary, która wszystko potrafi przetrwać.